co powoduje, że nie informujecie rodziny, bo by się martwili, bo by tego nie przeżyli. Wiesz, to jest przeżycie dla rodziny. Kiedy widzimy, że jakieś dziecko, nastolatek albo dorosły, zachowuje się w sposób, który odbiega od typowego... Od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. ...zachowania. Dziecko, które tak bardzo, jak ty ładnie powiedziałaś, rozsypie się emocjonalnie, że na przykład biega i zrzuca przedmioty. Na przykład tak z półek sklepowych. Czy dobrze jest wtedy w ogóle nie patrzeć, nie zwracać uwagi, kiedy są w takim... To się nazywa kryzys? Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Dzisiaj mam dla Was Marię Dąbrowską-Jandral, która wprowadzi nas w mądrości, jakie mają dla nas ludzie ze spektrum autyzmu. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli moje pytania będą za daleko idące, to po prostu mi powiedz, wytniemy. Będzie dla patronów. Zachęcamy Was do bycia patronem kanału YouTube Planeta Soni. Link macie w komentarzu. Dobra. W opisie. W opisie czy w komentarzu to się mówi? I tu mamy. Ale wszystko. Mario, jak to się stało, że w ogóle temat autyzmu zagościł w Twoim życiu? Tak to się stało, że moje pierwsze dziecko okazało się mieć autyzm. Kiedy się o tym dowiedzieliście? Kiedy skończył 2 lata. Natomiast z perspektywy czasu od początku jego rozwój przebiegał nieco inaczej. Ale formalną diagnozę uzyskaliśmy, jak miał 2 lata. I ty oczyma mami widziałaś, że dziecko rozwija się inaczej. Czułaś? Widziałaś? Ja czułam. Zadawaliśmy pytania różnym tak zwanym mądrym. Ale wszyscy mówili, że jesteśmy młodzi i głupi, ponieważ mieliśmy naszego pierwszego syna jako bardzo młodzi ludzie w czasie studiów medycznych, bo oboje z mężem jesteśmy lekarzami. No i kiedy pytaliśmy różnych, no, że coś nam się nie podoba, czy to tak ma być. O, naczytaliście się medycznych książek, to wam się dużo wydaje. Nie czepiajcie się, taki piękny, dorodny, co wy od niego chcecie. No ale potem się okazało, że jednak nasz nos rodzicielski wiedział lepiej. Czyli ta intuicja rodzica, jego serce i oko? Jest najważniejsze. Ja z autyzmem się zetknęłam, kiedy prowadziłam badania nad dwujęzycznością zamierzoną i wtedy powiedziano mi, że wprowadzanie wcześnie języków może spowodować właśnie... jakieś zaburzenia w rozwoju. Jakbyś się do tego odniosła? Bo dziś jesteś specjalistką. Wiesz co, no ja tutaj, moje doświadczenia pokazują trochę co innego niż mówią specjaliści. Ponieważ kilkukrotnie miałam możliwość pracować z rodzinami dwujęzycznymi, które przychodziły do mnie i mówiły o tym, że... Zawsze to był akurat w mojej praktyce tata obcokrajowcem, a mama była Polką. I niejednokrotnie zdarzało się tak, że rodzice przychodzili i ten tata męczył się po polsku, słabo po polsku mówiąc, ale zmuszając się do polskiego, bo powiedziano im, rodzicom, że jeżeli dziecko będzie miało 2 języki, to w ogóle się źle będzie rozwijać i w ogóle ta komunikacja się nie rozwinie. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy podczas pierwszego spotkania z jedną rodziną, podczas badania, ja powiedziałam temu tacie, proszę mówić w swoim języku do dziecka. I było widać, jak z tego faceta zeszło całe ciśnienie. Że on wreszcie w tym języku, który jest bliski jego sercu. Który czuł i w którym chciał. I w którym chciał się komunikować ze swoim synem. Zaczął mówić. Oczywiście młody wszystko rozumiał. Nie mówił w tym języku, ale rozumiał wszystko, co mówił tata. I zawsze jak mnie rodzice z rodzin dwujęzycznych pytają, czy oni mają się ograniczać do polskiego, to ja wbrew temu, co mówią o logopedzi, niektórzy polscy specjaliści, ja tak, bym tutaj sprecyzowała. Tak, niektórzy specjaliści mówią, ja mówię, róbcie zgodnie z waszym sercem. Tak, i wiesz, że na świecie... Ja nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem, nie muszę. Akceptuję, że na świecie ja nie spotkałam się z żadnym szanującym się specjalistą, który by opowiadał, że 2 języki mogą spowodować jakiekolwiek szkody w rozwoju dziecka. Czy 2, 3, czy 4, czy 2, czy wielojęzyczność, wiesz? Dlatego chciałam ciebie zapytać jako specjalistę i praktyka o twoje doświadczenie. I on się zgadza i z moim doświadczeniem, i z literaturą światową.
bo naturalnie większość ludzi na Ziemi jest dwu- i wielojęzyczna. Tacy monolingwalni jesteśmy my w Polsce i jeszcze w kilku krajach w Europie, ale w szwajcarskiej piaskownicy dzieci są wielojęzyczne i nawet nie ma szans, żeby dziecko znało tylko jeden język. Tak po prostu, to jest wręcz nienaturalna sytuacja. I nawet nikt nie stawia sobie pytania. Rozumiesz, jakby świadomość, w jakiej my czasem bańce nawet specjalistów żyjemy. Bo jak organizowaliśmy konferencję, bo wcześniej nazywaliśmy się Languages and Emotions, wiesz, i jedna pani w pewnym momencie ściągnęła słuchawki i mówi, ale tu są błędy w tłumaczeniu. Bo jeden z prelegentów właśnie mówił, że te dwa języki wprowadzone zbyt wcześnie mogą coś tam zaszkodzić. I ta osoba z kraju, w którym wszystkie dzieci dwu są trzyjęzyczne i w ogóle wielojęzyczne, jakby mówi, tłumaczę do kitu, co oni opowiadają. A oni tylko tłumaczyli polskiego specjalistę. Rozumiesz, jakby dlaczego tak jest? A nasi polscy logopedzi są dobrzy. Są bardzo dobrzy. Są bardzo dobrzy. Natomiast w dziedzinie dwujęzyczności są dwa obozy i ten, który mówi, że zbyt wczesne, że najpierw język, jeszcze to się nazywa, wiesz jak? Etniczny? Jakaś taka nazwa jest? Wiesz, że tylko ten jeden i jak opanujesz ten jeden, to potem drugi. A jak już jest diagnoza autyzmu, no to broń cię, Panie Boże, jakieś jeszcze inne języki mieszać dzieciom w głowie. Ja ci powiem, że mnie to do końca nie dziwi, dlatego że ja już się przyzwyczaiłam, że jeżeli chodzi o ludzi z autyzmem, to pomysły są bardzo różne, co należy z nimi robić i jak to inaczej należy ich traktować jak wszystkich innych, bo tak jakby oni faktycznie byli kosmitami, a oni tak naprawdę mają tylko trochę inny mózg i potrzebują ludzkiego traktowania, naturalnego traktowania, takiego tak naprawdę jak my wszyscy. Tak. Tak, więc to podejście mnie nie dziwi, że wyszukuje się specjalne sposoby, tak naprawdę nie wiadomo po co. A wiesz, skąd to może wynikać, że tak naprawdę autyzm jest rozpatrywany w spektrum, czyli naprawdę ma bardzo wiele twarzy i może ktoś, wiesz, spotka się z jakimś rodzajem autyzmu i później myśli, że wszystkie tak działają i stąd te zalecenia są takie różne, dysharmonijne, nie wiem. No być może, jest to ogromny worek, jest to ogromne spektrum i zawsze mówimy, że jeśli znasz jednego człowieka z autyzmem, to znasz jednego człowieka z autyzmem. Tak. I autyzm u każdego będzie wyglądał inaczej, oczywiście są różne cechy wspólne, natomiast... Czym jest, jak jest definiowany, proszę powiedz. Nadal autyzm rozpoznaje się, kiedy występuje triada objawów, czyli trudność w komunikacji, trudność w relacjach społecznych i ukierunkowane zainteresowania. Niemniej to naprawdę w praktyce może bardzo, bardzo różnie wyglądać i wkładanie wszystkich do jednego worka no, powoduje wiele nieporozumień. Ale wiesz, że to nie ułatwia takie definiowanie i to, że to jest spektrum, to nie ułatwia tak naprawdę nikomu. I jak sobie z tym radzić? Wiesz, bo to jest i trudne do zdiagnozowania. To jest bardzo trudne, dlatego że szczególnie rodzice ludzi z autyzmem, którzy mają ogromne trudności w funkcjonowaniu, bo tacy przecież są, bardzo burzą się na retorykę tak zwanych samorzeczników, którzy często są osobami bardzo dobrze funkcjonującymi. Tak, to są tak zwani wysoko funkcjonujący. Tak, odchodzi się w tej chwili już od tych określeń, bo one są takie nie do końca szczęśliwe. Czyli nie mówi się już wysoko funkcjonujący. No, staramy się nie mówić, chociaż... Kiedy ja prowadziłam badania, wiesz, widzisz, mam tutaj stare słownictwo. Tak, znaczy nadal to ta nomenklatura obowiązuje, dlatego że nie ma lepszej. Natomiast ci, którzy uznawani są za wysoko funkcjonujących, sprzeciwiają się na nomenklaturze, dlatego że podnoszą i słusznie to, że oni tak funkcjonują, jak funkcjonują, czyli są samodzielni, mają rodzinę, chodzą do pracy, odbywa się tak ogromnym kosztem, że trudno to nazwać wysokim funkcjonowaniem. To dla nas z boku, widzących, bo my nie widzimy, co się w środku nich dzieje i jak bardzo dużo ich to kosztuje. Natomiast no, my z boku mamy w nomenklaturze to określenie nisko-wysoko funkcjonujące i na razie z braku bardziej trafnych pewnie jeszcze trochę przy nich pozostaniemy. Natomiast no, jest to ogromne spektrum i to też powoduje różne animozje, właśnie szczególnie pomiędzy tymi biegunami. Tak. Tak? Kiedy są ludzie, którzy naprawdę no, są samodzielni, oczywiście, że to funkcjonowanie odbywa się dużym kosztem, no niemniej trudno porównywać jakość ich życia do jakości życia człowieka, który jest w pełni zależny od swoich opiekunów. I środowisko jest, no jest podzielone, krótko mówiąc, z tego też powodu, między innymi z tego powodu.
Widzisz jakieś rozwiązanie na to? No wiesz, ja jestem idealistką w związku z tym. Ja sobie myślę, że jak w każdej relacji potrzebna jest praca obu stron. Czyli i potrzebna jest praca po obu stronach, po obu tych biegunach spektrum, ale też potrzebna jest praca pomiędzy większością populacji, czyli ludźmi tak zwanymi neurotypowymi, którzy potrzebują... Neurotypowymi, czyli... W większości, typ... Właśnie. Nie? Teraz zobacz. Neurotypowi, czyli funkcjonujący bez... O najbardziej powszechnym neurotypie, można by powiedzieć. Tu by się trzeba zastanowić, jaki jest najbardziej powszechny neurotyp Polaka. Więc właśnie. Natomiast tych, którzy są w większości, którzy mają ten neurotyp jednak częściej występujący, może tak należałoby powiedzieć. W danej społeczności. Wiesz, po 3 latach mieszkania w Pradze, w Czechach, powiem ci, że to są totalnie 2 różne neurotypy. My, Polacy i Czesi. No więc właśnie. No więc to, zobacz, już nawet, żeby ten punkt odniesienia ustalić, już mamy zagwozdkę, tak? No bo co znaczy neurotypowy? Czyli zakładamy, że to jest normalne tylko dlatego, że większość tak funkcjonuje. No, tak to dotychczas było. No i większość ustanowiła normy, ustanowiła zasady, prawda? I one są ustanowione pod większość. Bo jest nas więcej, dlatego. Tak? I po tej naszej stronie konieczna jest praca polegająca na zrozumieniu tego, że są ludzie, którzy mają inny mózg. I w związku z tym oni inaczej odbierają świat, oni inaczej rozumieją te same pojęcia, oni inaczej postrzegają. I że my potrzebujemy to brać pod uwagę. Po drugiej stronie są ludzie w spektrum, którzy też potrzebują mieć gotowość wykonania pracy, żeby się nauczyć, jak ta większość działa, bo jednak w tej większości nawigują i też potrzebują pewne kompetencje nabyć. Tak? I teraz jeżeli będzie po obu stronach gotowość do pracy, no to jest szansa, że my się dogadamy. Tylko kłopot polega na tym, że tej gotowości jest mało i po jednej, i po drugiej stronie. Bo jest mało akceptacji, myślisz? Bo myślę, że myśl o tym, że mamy wykonać pracę... Właśnie nawet jak to mówisz, to jest trudna. Pracę mam wykonać. Jeszcze ja mam się czegoś uczyć, ja mam rozumieć. Ja mam tyle pracy. No właśnie. Jeszcze pracę wykonać. Co to jest za praca, którą trzeba wykonać? No praca, która bierze pod uwagę to, że chociażby człowiek, z którym masz do czynienia, potrzebuje dużo więcej czasu na przetworzenie informacji. Czyli jak ja ci podam rękę standardowo w ciągu 1-2 sekund, ty mi podasz z powrotem. I typowa sytuacja jest taka, że podajesz, a bardzo często z człowiekiem z autyzmem podajesz tę rękę i nie dostaniesz jej natychmiast. I teraz jak jesteś przyzwyczajony do standardowego funkcjonowania, to sterczysz tą wyciągniętą ręką i już cię wszystko swędzi, już nie wiesz, co masz zrobić. No bo no ja już się muszę podać się, no musisz, to... koniecznie musisz. Tak, wiesz, i teraz kiedy ty podajesz, to widać tą ulgę na twarzy, ale ludzie głupieją. To są banalne sytuacje, kiedy wiesz, ten człowiek w ogóle może nie chcieć podać ręki, tak? Bo dla niego podanie ręki jest ponad jego siły. Jest na przykład za blisko. Tak, bo jest za blisko, bo w ogóle dotykanie kogokolwiek jest ponad siły. Tak? I my potrzebujemy uznać, że ktoś ma prawo do czegoś takiego. Że czyli może akceptacja, nie chcieć, wiesz, ręki. Bo ja jestem autorką książki Zaakceptuj, więc jakby tak tutaj do tej akceptacji, czyli każdego kolanem. Akceptacja, uznanie tego, że jesteśmy po prostu różni, mamy różne potrzeby. Dzisiaj jadąc tutaj do ciebie rozmawiałam o jednym zaprzyjaźnionym młodym człowieku, który odmawia jeżdżenia tramwajem, dlatego że jest za dużo ludzi. Nie lubi. I rozmawiałyśmy o tym, że byłoby rozwiązaniem, żeby miał wokół siebie takie hula hop, które zabezpiecza przed tym, że ktoś podejdzie za blisko. I to jest świetne rozwiązanie dla niego, bo jego zabezpiecza przed tym, że ktoś podejdzie za blisko, w związku z tym on się czuje bezpiecznie i może podróżować, ale też świetne rozwiązanie dla tych ludzi wokół niego, bo oni się nie narażą na to, że jak podejdą za blisko, to on w odruchu obronnym zrobi coś, czego by nie chciał zrobić. No tylko teraz wyobraź sobie, wchodzi do tramwaju ktoś, człowiek, kto ma hula hop w ogóle, no to wszyscy w ogóle wiesz. No i teraz chodzi o to, żebyśmy my brali pod uwagę to, że tak jak ktoś potrzebuje laski albo jakiejś ortezy, to ktoś może potrzebować czegoś, jakiejś granicy, no bo ta granica nie jest wokół nas w żaden sposób fizycznie
określona, tak? A są ludzie, dla których jest to bardzo trudne, więc no, tu jest potrzebna nasza ogromna otwartość. Czy na wydaje ci się, różne rzeczy. W dużym mieście łatwiej jest iść, trzymając hula hop, niż w małym mieście? Jak się mają to, te miejsca, w których mieszkamy i żyjemy, do tego, że jest się w spektrum autyzmu? To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony metropolie na pewno są bardziej przyjaznym miejscem, jeżeli chodzi o różnorodność, bo ludzie są różni, jest różne dużo rzeczy turystów, już widzieli, różne tak? rzeczy już widzieli, mniej rzeczy ich dziwi. Z drugiej strony metropolie sensorycznie są bardzo trudne, bo jest bardzo dużo bodźców. Ale też, jak sobie pomyślimy o małych społecznościach, to czasem one są bardziej przyjazne dla osób w spektrum, bo tam ich traktują zwyczajnie. Że często jak się pojedzie na wieś z dzieckiem w spektrum, to nikt wokół tego dzieciaka nie chodzi jak koło śmierdzącego jajka i nie wymyśla dla niego specjalnych sposobów, wiesz, terapii, radzenia sobie, tylko go wciągną do jakiejś tam aktywności, którą podejmują naturalnie i okazuje się, że ten człowiek sobie świetnie poradzi, tylko dlatego, że go potraktują zwyczajnie. I nie będą wymyślać specjalnych sposobów, tak? Więc to jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast w małych społecznościach na pewno więcej rzeczy dziwi. Ja pamiętam, jak znajomy, który się wyprowadził na Suwalszczyznę, a jest triatlonistą, biegał w takich obcisłych spodniach do biegania. Jak opowiadał, jak w tej wsi, jak on biegł, to wszyscy w oknach stali, bo nie mogli się nadziwić, no po co się biega? No jak to urobiony biegać, człowiek, tak? jest, to odpocząć urobiony, trzeba. To trzeba odpocząć, no właśnie. Więc w małych społecznościach często więcej rzeczy dziwi niż w dużych. Natomiast sensorycznie jest mniej bodźców, jest bliżej przyjemny, natury. Tak. Czyli jeśli ta mała społeczność otrzyma właściwą porcję edukacji w sposób bardzo przyjazny i otwarty i taki, w który ona jest w stanie wejść, to byłoby jedno z rozwiązań. Byłoby jedno z rozwiązań, bardzo tak naprawdę przyjazne. Tak. No, tylko, że no musimy chcieć się edukować. Musimy chcieć się edukować. A żeby chcieć się edukować, to ja najpierw muszę przyznać, że nie wiem. A to jest bardzo trudne dla wielu. Powiedzieć, że tak, ja nie wiem, co było mam w szkole, zrobić. Kiedy mówiło się, że nie wiem. No właśnie. Prawda? Więc przez teraz tyle lat nie mogliśmy powiedzieć, że nie wiemy. Znaczy, no mogliśmy, ale to były wtedy takie raczej niemiłe konsekwencje. No tak, no i teraz żebyś chciała się dowiedzieć, to musisz najpierw przyznać, że nie wiesz. Że być może nawet ten człowiek, który zachowuje się inaczej, budzi twój lęk, no nie wiesz, co masz zrobić w jego towarzystwie, tak? Często rodzice mówią, ale ja nie wiem, no jakby to dziecko nie reaguje w taki sposób, jakiego ja bym się spodziewała i co ja mam zrobić. To budzi lęk. Wszystko, czego nie rozumiemy, powoduje w nas lęk, więc ja potrzebuję sobie ułożyć to, że to jest okej, że ja nie wiem, że ja mam prawo nie wiedzieć, tak. I chcę się dowiedzieć. Tak. Więc zobacz, tu już jest praca. Tu już jest praca do zrobienia. I że mogę zadać pytanie i w ten sposób pokazać, że nie wiem. No właśnie. Ale chcę się dowiedzieć. Ale chcę się dowiedzieć. I to nie jest to, co wynieśliśmy z tradycyjnej szkoły minionych lat. No tak, bo często zadanie pytania wiąże się ze strachem przed oceną. Co o mnie pomyślą, jak ja zapytam? Bo inni na przykład nie pytają. No to może jak ja zapytam, to wyjdę na kretynkę. Jestem gorącą taką orędowniczką uświadamiania rodziców, którzy tak jak ja wyrośli w tym pruskim systemie, gdzie wiesz, było zadanie domowe, temat, lekcja, jechało się z tym koksem. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz wszystkiego, czego się uczyliśmy wtedy, nie? No te pierwiastki chemiczne, to wszystko. Akurat chemia mi przyszła do głowy, ale te wszystkie kartkówki, te wszystkie sprawdziany, gdzie człowiek się bał, gdzie bał się podnieść rękę, to naprawdę w nas siedzi i w dorosłym życiu wybija jak studzienki z nieczystościami. Nawet, no wiesz, właśnie. Każdy temat, który poruszamy na kanale Planeta Soni, bo też mnie Klaudiusz dzisiaj pytał, o czym będziemy rozmawiać, a tu jest, wiesz, emocje w ciele, spokój umysłu. Mhm. Natomiast w każdej rozmowie, jak tak sprowadzam, no i skąd, no a jak mieliśmy w szkole, no kilkanaście lat każdy z nas przeżył w klasie, w której nie było dobrze widziane zadawanie pytań. No mówiłam już, nie uważasz, nie powtórz, tak? A 3/4 klasy później udaje, że rozumie, już, a tamci, co nie rozumieją, to już się nie przyznają.
I to nawet ja w mojej pracy zawodowej spotykam, gdzie ktoś miał coś załatwić, wraca i mówi, no wiesz co, nie da się. Ja mówię, ale czemu się nie da? Nie wiem, tak mi tłumaczyli, że nie wiem, o co chodzi. Ale nie dopytałeś? No nie, bo w szkole też się nie dopytywał. Nie mamy takich nawyków. Nawet uczenia się. Odbieramy to świadectwo ostatnie ze szkoły po prostu happy. Ja już się nie będę uczyć, już mnie nikt nie zmusi. No tak było. Ach, musiałam wyrzucić tak do siebie. I to naprawdę te wszystkie szkoły, które alternatywne proponują rozwiązania i cała edukacja domowa z wachlarzem jak po prostu spektrum. Jest po prostu wszystko. Tak. Jest też sposobem na przemianę naszego społeczeństwa, nie myślisz tak? No na pewno, na pewno. I jednocześnie nadal odważa się na to garstka. Tak? Ale no coraz więcej jesz. No coraz więcej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I a myślę, jak w edukacji właśnie, kiedy jest diagnoza, jest dziecko i jest diagnoza spektrum autyzmu, jest opis, co wtedy rodzice mogą zrobić? Babcia się dowiaduje, dziadek się dowiaduje, ciocia się dowiaduje. Wiesz, to jest przeżycie dla rodziny. No bardzo często jest tak, że rodzice nie informują rodziny. Czyli oni wiedzą. Ja bardzo często, ponieważ no, mam kwestionariusz, który zawsze rodzice wypełniają, kiedy zaczynamy współpracę. I tam jest pytanie też o rodzinę. I bardzo często jest tak, że rodzina nie wie. Babcia nie wie, dziadek nie wie, nie mówi im się. Bo by się martwili, bo by tego nie przeżyli, bo zawsze pytam rodziców, co powoduje, że nie informujecie rodziny. Więc takie sytuacje też często są, no bo jeżeli ten rodzic najpierw się nie ułoży ze sobą, a to trochę czasu zajmuje. Jak ty to pięknie w jednej z twoich tak zwanych rozkmin, że trzeba się najpierw ułożyć ze sobą. No właśnie, trzeba się najpierw ułożyć ze sobą, żeby móc o tym rozmawiać z innymi. W związku z tym mnie to, że ktoś nie mówi, nie dziwi, bo jeżeli ja jeszcze się z tym nie ułożyłam i to nadal mnie bardzo boli, bo to jest rewolucja w życiu i trzeba to sobie poukładać, to trudno jest o tym rozmawiać z kimkolwiek. Tak. Tak? A ten czas, zanim się to ułoży, jest też bardzo różny. Ja dlatego ostatnio właśnie po tej mojej rozkminie, o której mówisz, to chyba była ta rozkmina, jedna ze znanych mam, które kiedyś u mnie były na szkoleniu, napisała komentarz, że pamiętam jak 2 lata temu, kiedy dostałam diagnozę, powiedziałaś mi to, żebym się zajęła sobą. I ja tego nie zrobiłam. Teraz rozumiem, że miałaś rację. My na planecie Soni nawet mamy takie hasło. Zajmuje się sobą, daje światu odpocząć. No więc właśnie. I to no pięknie się wpisuje w filozofię spokoju umysłu i takiego ułożenia się z sobą. I wtedy masz gotowość, żeby zająć się resztą. No poza tym jest no właśnie to, że bez ciebie to dziecko sobie nie poradzi. Tak? Jak ty nie będziesz w dobrej formie, jak ty nie będziesz miała siły, jak ty nie będziesz w dobrym stanie mentalnym, to nie zrobisz z tym dzieckiem. Najbardziej możemy pomóc naszym dzieciom, dbając o swój dobrostan i swój spokój i swoje szczęście. Tak. Absolutnie. Tak wywnioskowałam i my jako dzieci też chcemy widzieć naszych rodziców, którzy się spełniają, nie masz tak? Oczywiście, no to jest ogromne, to jest źródło ogromnego komfortu dla dziecka, kiedy dziecko wie, że rodzic ma swoje życie. Jest zadowolony. Jest zadowolony. Mama jest i sobie zadowolona. Radzi. I to jest, szczególnie jak potem przychodzi ten moment wychodzenia dzieci z domu. Czyli ten okres nastoletni, kiedy coraz więcej jest się poza domem, no i potem wchodzenie w dorosłość. To człowiek, który wie, że rodzic ma swoje życie, ma swoje sprawy, którymi się zajmuje, z łatwością z tego domu wychodzi, bo on się nie musi martwić, co będzie z mamą, jak ja wyjdę z domu. A wiesz, że w naszej polskiej kulturze jest nawet dobrze widziane, jak rodzic się martwi. Jak w ogóle jest martwienie, takie umartwianie. To jest, no co, jak to nie martwisz się? No co ty jesteś za człowiek, ty się nie martwisz? No i co będziesz robić później? A z czego? No jak odejdziesz i nie martwisz się? Z czego? Zauważ, że nawet w języku polskim nie mamy no jest to... jest dobrze widziane martwienie się. Tak, no to jest, im się martwisz, to znaczy jesteś odpowiedzialny, rozsądny, dorosły. Jesteś zaangażowanym rodzicem. No tak, i ale nawet wiesz, w takich sprawach, kiedy na przykład ktoś zmienia pracę, czy to, no i nie martwisz, my jakby potrzebujemy się wiecznie o coś martwić, bo wtedy jesteśmy okej. Okay. No bo takie mamy przeświadczenie, że to świadczy o naszym zaangażowaniu. Tak. Że nam zależy. Jak się martwię, to znaczy, że mi zależy. A my wiemy, że nie. Na planecie Soni wiemy, że nie, bo to wysyłamy martwość i jakby zamykamy się na okazję, na szansę. To nikomu nie służy. Nikomu. Kiedy widzimy, że
jakieś dziecko, nastolatek albo dorosły, zachowuje się w sposób, który odbiega od normy neurotypowego. Od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Zachowania. To co radzisz? Jak najlepiej reagować? Nie reagować. Po prostu pozwolić być. Pozwolić być, uznać, że skoro ten człowiek robi tak, jak robi, to znaczy, że ma powód. Rozdział trzeci, zaakceptuj siebie. Tak? Jeżeli człowiek, nie wiem, gada do siebie, to znaczy, że ma jakiś powód ku temu. Jeżeli się kiwa, macha rękami, to znaczy, że ma powód ku temu. Szczególnie jeżeli jest to zachowanie, które w żaden sposób nikomu nie zagraża, bo na przykład człowiek coś do siebie gada, czy sobie chodzi, czy się kiwa, czy macha rękami, to nam to nic nie robi. Tak? Powstrzymajmy się od poprawiania wszystkich, że ktoś nie powinien gadać do siebie. Skoro on to robi, dobrze jest przyjąć założenie, że jeżeli człowiek coś robi, to zawsze jest po temu powód. Jest jakieś źródło, które sprawia, że on tak robi. Że on tak jest robi. Jest przyczyna. Tak. I to jest, jeżeli wychodzimy z tego założenia, to naprawdę my przestajemy w ogóle się denerwować, bo my wiemy, że okej, że ja mogę tego nie rozumieć, ale on ma swój powód. A druga rzecz, jeżeli chcemy naprawdę wesprzeć, to nie komentujmy w żaden sposób i nie dawajmy rad. Ani temu człowiekowi, ani jego rodzicom. Najgorsza rzecz, jaką można usłyszeć, jak człowiek jest z dzieckiem w trudnej sytuacji, bo dziecko się rozpadło emocjonalnie i trzeba je ogarnąć. Jesteśmy w miejscu publicznym i jeszcze raczej publicznym. Powinniśmy zachować ciszę na przykład. Na przykład. I teraz nam wszyscy dookoła dają dobre rady, jak oni by tego dzieciaka wychowali i co należy z nim zrobić. No i co oczywiście eskaluje tylko sytuację i tego rodzica wpędza już w zły stan. Że... Wiesz, co ja wtedy robię? Uśmiecham się do tego rodzica najcieplej, jak potrafię. Żeby z niego ściągnąć, bo on często czuje się zażenowany, bo tak troszkę mamy, jak na pewno jesteś w kontakcie z mamami w innych krajach, jest troszkę więcej tej tolerancji, tej akceptacji dla innych zachowań. W Polsce my bardzo radzimy, doradzamy i wiemy najlepiej, taki nasz rys narodowy. Tak, co ktoś powinien. Tak, może dobrze, żebyśmy tak powoli zaczynając od siebie i kończąc na sobie, tak się tym zajęli, bo żyje się łatwiej, kiedy no ja byłam pierwsza naprawiaczka całego świata, także wiem, jak się wtedy umordowałam, a efektów nie było, co gorsze, tak? Więc w momencie, kiedy dałam światu odpocząć, zajęłam się sobą, okazało się, że jest naprawdę mnóstwo pracy na moim ogródku, nie muszę zaglądać innym, to daje, więc jakby to ma sens, bo daje ogromną ulgę, ale ja wtedy uśmiecham się do tych rodziców, tak? Czasem to jest gdzieś tam w rodzinie, ktoś, dzieci, różne są sytuacje. I ja nawet czasem werbalizuję, że mówię, no każdy, kto miał dzieci, rozumie. I oni, spada z nich to poczucie wstydu, bezzasadne. Ale odczuwane, to całe napięcie, ten stres, czy co ja teraz zrobię, tak? No przecież... No tak, no, to jest bardzo ważne. Po prostu zostawić ludzi w spokoju, naprawdę. Zostawić i dać im robić swoje. Ten rodzic naprawdę, to nie jest najczęściej pierwsza sytuacja w jego życiu tak. Tego typu. I on już naprawdę wie, co ma robić. Ale wiesz też, na co chciałam zwrócić uwagę, bo teraz mówimy o spektrum autyzmu, ale też my Polacy... Na przykład jakiś rodzic traktuje dziecko tak, no jak według współczesnych norm się już nie robi. Nie? Na przykład, bo tam dwa pokolenia wstecz to tak można było dziecko traktować, teraz już się tego nie robi. I często myślimy, że jak my zwrócimy takiemu rodzicowi uwagę, że tak nie wolno robić dziecku coś tam, to że to jakkolwiek pomoże, bo on przy nas przestał. Ale on przyjdzie do domu i to całe napięcie znowu wyładuje na tym dziecku. Jeszcze bardziej pewnie. Jeszcze bardziej. Jakby, czyli to zwracanie uwagi drugiemu rodzicowi albo go zestresuje i my tylko możemy myśleć, że on, bo teraz mówię o innej sytuacji, ale wiesz, o co chodzi, o takim robieniu dobrze innym przez wtrącanie się im do tego, jak robią, że nawet kiedy my naprawdę mamy dobre intencje, bo widzimy, że ktoś tam coś temu dziecku robi i my zwracamy rodzicowi uwagę, wyrażamy swoją dezaprobatę i takie wiesz, no jak pan tak może, jak pan, co pani temu dziecku robi, tak? To na tym dziecku odbije się to razy trzy, kiedy oni wrócą do domu. A jeśli my myślimy, że w tym momencie ten rodzic przestał, że lepiej jest odwrócić uwagę rodzica, wiesz, o czym mówię teraz, nie? Że o, choćby tu panu się tam jakoś podwinęła nogawka i też się uśmiechnąć, żeby zeszło.
No tak, bo z drugiej strony to jest bardzo trudna sytuacja, bo jeżeli widzimy, że miejsce ma przemoc, tak, ewidentna przemoc, tak, no to z drugiej strony nie możemy nie zareagować. Tak? Trudno nawet jest nam na to patrzeć i później wrócić do domu, że nic nie zrobiłam. I jednocześnie wiemy, że właśnie jeżeli ja skupię się na reprymendzie dawanej temu rodzicowi, no to zbierze za to dzieciak w domu. Tak, no to mamy jak w banku. To mamy jak w banku, bo rodzic, który jest przemocowy, po takiej reprymendzie nie przestanie być przemocowy. Tak? I to, co mówisz, czyli odwrócenie uwagi czy coś, pewnie jest dobrym sposobem. Ja myślę, że tu w ogóle jest trudno o czy taki naprawdę, wiesz? O, naprawdę. Czasem wiesz, co ja robię? No. Ja pytam, czy mogę jakoś pomóc? Czyli ja daję sygnał temu komuś, że coś jest na rzeczy, że ja wiem, że coś jest na rzeczy, ale go nie ochrzaniam przy dzieciaku i publicznie, czego nikt nie lubi. Czyli ja nie mam gwarancji, że po tej mojej, prawda, czy mogę jakoś pomóc. I tak ten dzieciak nie zbierze w domu. Ale to jest ewidentny sygnał dla tego dorosłego, że ja widzę, co się dzieje. Tak? I wtedy jest takie, często jest taka konsternacja, nie, dziękujemy i już jest zaprzestanie tego działania. Tak, tak? Ale kiedy mówisz, czy może jakoś mogę pomóc, i masz taki miękki głos i dobre spojrzenie i dobrze wysyłasz energię, to myślę, że nie ma w tym oceny, bo wiesz, rodzic przemocowy musiał doznać ogromnej przemocy, że taki teraz jest, więc tak, jeżeli to powiesz ze współczuciem, tak, to myślę, że jest okej. Okay. Z takim zainteresowaniem. Tak. Z taką, wiesz, ciekawością, czy ja mogę coś zrobić, tak? Powiedz jeszcze, wracając, bo to są, cały czas jesteśmy w takim kontekście zachowań, które gdzieś tam mogą budzić chęć w nas korekty drugiej osoby. I teraz załóżmy, jest spektrum autyzmu i są te zachowania bardzo aspołeczne, na przykład jest taki przypadek, tak, że są bardzo odbiegające od normy. Co masz na myśli? Mam na myśli dziecko, które tak bardzo, jak ty ładnie powiedziałaś, rozsypie się emocjonalnie, że na przykład biega i zrzuca przedmioty. Na przykład tak z półek sklepowych zacznie to wszystko zrzucać. To dobrze, nie zwracamy uwagi rodzicowi, bo wiadomo, że on już ma dość. Tak? On po prostu już ma po dniu i nie jest mu lekko. Jak jeszcze możemy... No, nie zapytamy w tym przypadku, jak mogę pomóc, bo to nie jest ta sytuacja, prawda? Jak jeszcze możemy czasem wesprzeć? Jest. Czasem jest, jak zapytasz tego rodzica, jak możesz pomóc, bo na przykład możesz tej mamie wziąć zakupy, zanieść jej do samochodu. Okej. Okay. Tak? Na pewno warto by się odsunąć z pola... rażenia. Z pola rażenia, po to, żeby ten człowiek mógł się też wyciszyć i żeby nie dokładać bodźcowania sobą. Natomiast czasem zapytanie, bo załóżmy, że ta matka ma, wiesz, wózek pełen zakupów, tak, czy coś. I teraz możesz jej pomóc, że jej zaniesiesz te zakupy do samochodu. Czyli taka zwykła ludzka życzliwość. Tak? Czyli takie zapytanie właśnie, czy jest coś, co mogę dla pani zrobić? Ona ci powie nie, to zostaw ją w spokoju. Jak będzie chciała, to o, bardzo proszę, mógłby mi pan zakupy zanieść? To wtedy skorzystasz z tego. Czyli może tak być, że ten rodzic jest w takim stanie napięcia i zdenerwowania, że na każdą jakieś zapytanie, czy mogę w czymś pomóc, coś zrobić, powie nie, ale za chwilkę, kiedy to wszystko opadnie i gdzieś nas będzie widział przy kasie, to może zwrócić się ponownie o pomoc. Myślę, może się zwrócić ponownie o pomoc, a czasem... I wtedy nie odpowiadamy, no teraz? Pytałam wcześniej. No wiesz, no jakby... No nie, dobrze bym było... Tylko rozumiemy, oczywiście, że, bardzo proszę już. Że napięcie opadło, że stres opadł, tak? I że już jest inny poziom komunikacji. Więc na pewno to jest, myślę, że jedyne, do dziecka absolutnie żadnego komunikatu, a do rodzica, czy mogę jakoś pomóc? Czy dobrze jest nie wtedy wycofać się, zostawić? Ta matka wie, co ma zrobić. Jeśli chodzi o dzieci ze spektrum autyzmu, czy dobrze jest wtedy w ogóle nie patrzeć, nie zwracać uwagi, kiedy są w takim, to się nazywa kryzys? Meltdown z angielskiego. A właśnie na po polsku się to tłumaczy różnie. Niektórzy to tłumaczą wybuchem, ale to nie do końca jest wybuch. Mi się podoba twoje rozsypanie. Tak, no bo to jest takie, właśnie człowiek rozjeżdża się emocjonalnie, rozsypuje się. Po prostu już zrobiło się tak za dużo wszystkiego, że ja już się dekompensuję, ja już nie daję rad.
I tak? wtedy nie patrzymy na to dziecko. Na przykład mówię teraz osoby postronne. Nie, usuwamy się w ogóle. Okay. Zostawiamy, odchodzimy, dajemy przestrzeń temu rodzicowi czy opiekunowi, który jest, żeby po prostu ogarnął sytuację, bo on wie najlepiej, jak to zrobić. Bo on już ma niejedną taką sytuację za sobą. Czyli coś, co nie jest w naszej polskiej narodowej naturze. No cóż, no mamy pole do rozwoju. Tak, rozwój jest piękny, czyli zostawiamy w spokoju, idziemy do innej alejki, tak? Tak, i jakby zostawiamy, nie pomagając, pomagamy się wtedy najbardziej. Tak, tak. Naprawdę ostatnią rzeczą, jaką ten rodzic potrzebuje, to są dobre rady. Natomiast życzliwe zapytanie, czy mogę jakoś pomóc, i jednocześnie wycofanie się, jeżeli jest odmowa, żeby nie było tak, nie dziękuję, ale może jednak coś pani pomogę, No to nie, to nie o to nam chodzi. Czy mogę jakoś pomóc? Nie dziękuję, usuwam się, do widzenia. Bardzo ci dziękuję, bo myślę, że to możemy naprawdę zastosować od już, od teraz. Każdy z nas. Tak, tak. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Wam też dziękuję. A, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wbijajcie na Planeta Soni myślnie grupa na Facebooku. Akcja, bo człowiek ma... Musimy przerwać. Czy możemy poprawić koszulę troszkę, ponownie? Co, mam biust na wierzchu? Troszkę tak. Przepraszam, ponownie. Co? A ja nie wiem, czy to źle wygląda, w sensie wiecie, no okej. Okay. Boże, kochany, słuchajcie, źle się ubrałam. Poczekajcie, jakoś się zakryję, no. Boże, pius mi. Ale dobrze, że was mamy, no po prostu. Coś naglądacie od wasze, ale jakby...